Kolejnym prelegentem będę ja. Moje nazwisko Piotr Godek. Zajmę was opowiadaniem o tym, co osteopata sądzi i może zrobić na korzyść autonomicznego układu nerwowego. Mieliśmy doskonały wstęp pana profesora Ciszka. To był punkt widzenia anatoma, który wiele godzin spędza również przy stole operacyjnym czy przy stole sekcyjnym, a ja wam opowiem wrażenia osteopaty, który styka się z miejscami anatomicznego rozkładu pewnych struktur w układzie autonomicznym i tym, dlaczego dla mnie jest to fascynujące, dlaczego uważam, że moje efekty pracy, czy w ogóle efekty pracy osteopaty są w dużej części powiązane z reakcjami, które mediuje ten układ autonomiczny. Dlaczego w ogóle zajmujemy się tym układem? Pierwsza hipoteza robocza, która mnie ośmieliła do tego, żeby sądzić, że pracuję z układem autonomicznym, pracując przecież z zewnątrz, to jest układ powięziowy. To, z czym nam zapoznał przed chwilą Jacek, czyli układ nerwowy nie istnieje w izolacji od układu powięziowego. On jest powiązany z nim funkcjonalnie, anatomicznie, czynnościowo. Więc jeżeli ja jako osteopata dotykam pacjenta przez dźwignię powięzi, dotykam układu nerwowego, między innymi autonomicznego. Następna hipoteza robocza jest taka. Ponieważ istnieją połączenia układu somatycznego i autonomicznego, tu pan profesor pokazywał przełączenia w zwojach, to jak układ autonomiczny korzysta z gościny układu somatycznego, wplatając się w jego drogi, można przez oddziaływanie technikami manualnymi na drodze tych struktur torować lub hamować pewne aferencje wychodzące do i od układu autonomicznego, po prostu po to, żeby promować homeostazę. Tu na tym schemacie widać połączenia zwojów układu autonomicznego, nerwów trzewnych zaopatrujących mięsień sercowy i jednocześnie z tego samego segmentu rdzeniowego mamy odpowiedź z mięśni międzyżebrowych, z okostnej, ze skóry. I często my, badając pacjentów, widzimy na zewnątrz oznaki dysfunkcji układu autonomicznego. Jeśli znajduje punkty spustowe, zwiększone napięcie pewnych mięśni, zmiany na skórze, to zawsze gdzieś z tyłu głowy powinienem mieć również to, że jest to echo dysfunkcji w układzie autonomicznym. Następna hipoteza robocza to jest taka, że symptomy związane są z pobudzeniem układu autonomicznego. To chodzi o ból, nadwrażliwość dotykową skóry, okostnej, obrzęk tkanki podskórnej, zaburzenia wazomotoryki i tak dalej. To wszystko wyczuwamy w formie badania palpacyjnego. Więc można z dużą dozą prawdopodobieństwa określić poziom dysfunkcji na tych segmentach rdzeniowych. Nie jest to do końca proste ze względu na dywergencję, czyli przenoszenie włókien w górę i w dół od segmentów rdzenia, ale pewna logika jest zachowana, a więc od poziomu TH5 mamy zaopatrzenie klatki piersiowej, narządów klatki piersiowej, od poziomu TH6 narządy podprzeponowe, od poziomu TH11 dolna część jelita i narządy miednicy. Więc jeśli mam już dźwignię pracy, mam mniej więcej anatomię unerwienia autonomicznego, to dlaczego by nie pokusić się o pracę nad manualnym oddziaływaniem na ten układ, bądź co bądź głęboko położony, głęboko w strukturach przecież mózgowia i rdzenia. Czym te dwa układy różnią się dla osteopaty? Najważniejsze jest to, że w układzie współczulnym, znajdujemy powierzchowne reakcje skórne, a więc w skórze są efektory takie jak mięśnie gładkie, jak gruczoły potowe, jak
mięśnie podnoszące włosy, czyli zjawisko pilerekcji. I ten układ potrafi sensytyzować skórę, czyli dla bodźców somatycznych jest dodatkowe sumowanie z bodźców płynących poprzez układ autonomiczny z narządów trzewnych. A więc jesteśmy w stanie palpacyjnie odkrywać obszary dysfunkcji układu autonomicznego poprzez badanie skóry, bo tam są jego efektory. Natomiast układ parasympatyczny nie ma objawów skórnych, nie ma efektorów w skórze, więc on przewodzi tylko ból trzewny, aferencję z trzewi, o taką informację o napięciu, o zmianach chemicznych, napięciu torebek, więzadeł oplatających trzewie. Ważne jest z punktu widzenia osteopatycznego to podprogowe oddziaływanie układu wegetatywnego. To są również zespoły bólowe, które modyfikuje ten układ autonomiczny. On wpływa na sposób odczuwania bólu, zarówno na intensywność, jak i rodzaj, pewne zabarwienia bólu. Jego intensywność, sposób odczuwania. Również ma wpływ na ruch, postawę przez modyfikację mimiki, kształtuje indywidualny wzorzec ruchu, napięcie mięśniowe na plus i na minus i zachowanie, sposób reakcji na świat. Po prostu są to bardzo stare, atawistyczne układy, które nas broniły przed zagrożeniami środowiska i utarło się mówić, że układ współczulny to ten, który nas mobilizuje do walki i ucieczki, ten parasympatyczny do tego, żebyśmy odpoczęli i trawili. Nie będę zagłębiał się w anatomię, o tym opowiadał profesor Ciszek, ale ja chcę zwrócić uwagę na to, czego będziemy jako osteopaci szukać, nad czym będziemy pracować, czyli tych struktur, które potencjalnie są dla nas dostępne. Pierwsza struktura to są zwoje, czyli mamy komórki nerwowe w słupach bocznych rdzenia, idą przez gałąź przednią nerwu rdzeniowego, jest przełączenie do zwojów. Na tym poziomie mamy przełączenie na włókna postsynaptyczne, które mogą iść albo na tym samym poziomie, albo wspinać się góra-dół, nawet do 7 poziomów, albo przez przełączenia nerwów trzewnych stanowić jedno samodzielne przejścia. Również są włókna, które są bez przełączenia, tylko takimi autostopowiczami idącymi przez zwoje do narządów efektorowych. W związku z tym, jako osteopaci pracujemy z segmentami kręgowymi, bo jesteśmy blisko rdzenia, pracujemy ze zwojami układu współczulnego, bo jesteśmy na głowach żeber czy na wyrostkach poprzecznych. Pracujemy z trzewiami, bo jesteśmy blisko zwojów przedkręgowych, bo to są zwoje przykręgowe. Pracujemy z kreskami jelita, z więzadłami i nawet z dużymi naczyniami, które oplatają te włókna układu współczulnego, czyli mamy potencjalnie dźwignię do pracy, śledząc ten układ autonomiczny. Jeszcze jedna uwaga anatomiczna, żeby doszło do zaopatrzenia kończyn górnych w włókna autonomiczne, to nie starcza nam segmentów rdzenia, bo przecież wiemy, że w większości ośrodki rdzeniowe są od T1 do L2, niektórzy przyznają nawet od C8 do L3, więc żeby doszło do zaopatrzenia włóknami autonomicznymi kończyn górnych i dolnych, musimy się posiłkować układem somatycznym. I tak dochodzi do przełączenia w zwojach i podróży w górę przez zwój szyjny dolny i szyjny środkowy do nerwów tworzących splot ramienny, czy na dole splot lędźwiowy i krzyżowy. I jeszcze jedna ciekawa ścieżka tego układu autonomicznego to jest oplatanie ścian dużych naczyń, ważnych naczyń prowadzących ukrwienie do kończyn, ale również do głowy, bo mamy przecież splot na tętnicy kręgowej. Więc mnóstwo potencjalnych miejsc, gdzie osteopata może się dostać i popracować. Teraz
To jest ogólny schemat działania tego układu autonomicznego. W nim, jak się wgłębiamy w jego anatomię i czytamy o patofizjologii tego układu, to są zaskakujące zwroty akcji, na które chcę zwrócić uwagę z punktu widzenia osteopaty, będzie to ważne. Pierwsze, to z jednego zwoju może wyjść informacja do 7 sąsiednich, a więc można za pomocą tych 7 pięter sensytyzować wegetatywnie bardzo duże kwadranty ciała, a więc połowę ciała, 1/4, całą kończynę z okolicą międzyżebrową. I to są sensytyzacje polegające na takim wzmocnionym odruchu wisceromotorycznym, czyli pacjent ma zaburzenie ukrwienia skóry, czyli skurcz naczyń skórnych, odruch pilomotoryczny i sudomotoryczny. Druga ważna informacja ewolucyjnie. Im bliżej rdzenia, czyli segmenty C8, T1, tym starsze zaopatrzenie autonomiczne, a więc mamy ewolucyjnie tendencję do ruchu odpychania i wyprostu. To jest ruch obrony i wstawania na palce wyprostu, tak jakbyśmy oglądali sawannę w poszukiwaniu zagrożenia. Inne nerwy somatyczne są zaopatrzone już z sąsiednich segmentów. Łuk odruchowy, trzewno-somatyczny, ważna sprawa, obrona mięśniowa. Przed organizm pokazuje na zewnątrz w postaci nieświadomej obrony mięśniowej to, co dzieje się z narządem wewnętrznym. Takie zjawisko na przykład mamy w ostrym brzuchu, czy też podprogowo, to co widzimy my, osteopaci i terapeuci manualni, w formie sensytyzacji skórnej, czuciowej, w postaci tych pól Heda, gdzie przeniesiony jest ból na powierzchnię skórną, ale również zmiany w ścięgnach i mięśniach. To być może jedna z patomechanizmów podprogowego wzmocnienia napięcia mięśniowego, czy powstawania bolesnych przykurczów, czy zmian strukturalnych już w mięśniach. I odruch wisceralno-wisceralny. Są opisywane bezpośrednie przełączenia dysfunkcji narządu trzewnego na inny narząd. Tu takim przykładem jest nagłe parcie na pęcherz po napadzie tachykardii. Ważne jest zaopatrzenie skórne, efektorowe skóry głowy. Mamy z segmentów T3, T7 wszystkie narządy nad przeponą, kończyny górne, a więc warto, jeśli mamy pacjenta z dolegliwościami kończyny górnej, zawsze warto pracować z odcinkiem piersiowym, z przejściem szyjno-piersiowym. I kończyny dolne, TH10, L3, to są podprzeponowe, a tylko międzyżebrowe 8-9. Głowa, szyja mają ciekawe unerwienie efektorowe skóry, bo aż sięgające do TH3, ale jest jeden ciekawa historia, że dokładnie wszystkie organy wewnętrzne mogą dawać projekcję tej sensytyzacji do głowy i szyi ze względu na przejście bodźców przez centrum rzęskowo-rdzeniowe na poziomie C8-T3, a więc mamy reakcję uzawienia, poczucia dreszczu na twarzy, mimiki takiej chorego człowieka, dokładnie przy wszystkich zaatakowaniu wszystkich narządów trzewnych. I sensytyzacja wegetatywna, czyli mówimy o tych kwadrantach ciała zajętych, takich wzbudzonych podprogowo przez dysfunkcję narządu wewnętrznego, z czasem one mogą być uwrażliwione również na ból. Stąd te dziwne anatomiczne określenia pacjenta, boli mnie lewa połowa ciała, boli mnie jeden kwadrant ciała, pokazują zupełnie niedarmatomowe rozkłady bólu. To jest właśnie sensytyzacja przez układ autonomiczny. To jest sensytyzacja skóry. Nieco mniejszy obraz mają te sensytyzacje wegetatywne, związane z już projekcją stref bólu na powierzchnię skóry, czyli przełączanie przez ten sam segment.
I uświadomienie tego bólu trzewnego musi się zsumować w bardzo mocnej akcji z podprogowego sygnału trzewi. Jeszcze jeden zwrot akcji to jest nerw błędny. On ma przełączenia z segmentem rdzeniowym na C2 i z nerwem trójdzielnym, więc jeżeli pracujesz z trzewiami, to również pracujesz w pewnym sensie na korzyść szyi, na korzyść tych napięciowych zjawisk, które czasem widujemy przy dyskopatiach. Nerw przeponowy uczestniczy również przy projekcjach bólu z narządów podprzeponowych, a więc ból barku może się rzutować na okolice, ból podprzeponowego narządu rzutuje się na okolice barku. Mogą być również referencje zupełnie wbrew zasadom, czyli myśmy się przyzwyczaili, że bodziec zmierza do rdzenia przez gałąź tylną i róg tylny, a okazuje się, że znaleziono włókna, które idą w odwrotnym kierunku i dają rozszerzanie naczyń. I te trzucie trzewne trzeba odróżnić od bólu przeniesionego. Te strefy przeniesione są dość mocno zlokalizowane, natomiast ból trzewny jest słabo zlokalizowany, odczuwany w szerokim regionie, raczej tępy. Te stymulacje wegetatywne przenoszą się, tak jak już powiedziałem, na skórę, na mięśnie, na mimikę twarzy, ale również zmieniają nam postawę, bo mamy oszczędzającą postawę, chroniącą dany narząd. Tu są obecnie wymienione wszystkie dysregulacje układu autonomicznego. Jest ich bardzo dużo, od bólu przez zaburzenia ukrwienia, zaburzenia regulacji oddawania moczu, pasażu jelitowego i tak dalej. To, co my spotykamy jako osteopaci, to jest najczęściej nadreaktywność układu współczulnego, czyli taki zajęty, nowoczesny człowiek. To są czynniki sprawcze najczęściej, a tu jest bardzo długa lista tych dolegliwości. Jak z punktu widzenia diagnostyki medycznej to wygląda? Mamy testy głębokiego oddychania, próby walsawy, pionizacyjne i tak dalej. One służą ocenie, jak szybko zmienia się rytm serca w stosunku do rytmu oddechowego. One nie są praktyczne dla osteopaty. Dla osteopaty to jest najważniejsza rzecz. Już pomijając zachowanie, czyli pobudliwość pacjenta, zwracamy uwagę na postawę i chód. Te taśmy mięśniowe, płaszczyźnie poprzeczne też nas informują, jak bardzo ten układ autonomiczny jest zagrożony. Skóra, spoistość fałdu, wrażliwość, punkty drenażowe, które powstają z powodu zaburzenia trofiki skóry. Mięsień, czyli podprogowe wzmożenia, najczęściej wzmożenia napięcia mięśniowego, zmiana odruchów ścięgnistych, opukowa wrażliwość sklerotomów, które są lepiej, dokładniej zlokalizowane niż dermatomy, które mają swoją zmienność. No i trzewia, czyli zaburzenia napięcia na okolicy powięzi bezpośrednio sąsiadującej z tym narządem. Więc zaczynamy od oceny sylwetki. Ja to pokażę też na warsztatach, ale tu kilka uwag. Ta sylwetka i to, co dzieje się z płaszczyznami ciała i co uwrażliwia układ autonomiczny do jego dysfunkcji, to jest to, co dzieje się pod przeponą. Nadciśnienie pod przeponą powoduje obniżenie jej, blokowanie ruchu na poziomie odcinka lędźwiowego. Dostajemy nadrotacyjność na przejściu piersiowo-lędźwiowym. Mamy bardzo duże napięcia w śródpiersiu, u podstawy czaszki, a więc w miejscach, gdzie układ autonomiczny musi się odnaleźć. Więc pierwsze wrażenie dotykowe to jest ta spoistość tkanki podskórnej i skóry, przebieg fałdu Kiblera, blok ślizgu powięziowego, to ocena tych efektorów skóry przez test dermograficzny, opukiwanie okostnej, pewne miotomy, które informują nas o mięśniach wskaźnikowych, pokazujących poziom zaangażowania tego układu autonomicznego. To są sklerotomy, które można opukując uzyskać pewne mapowanie rozkładu tej
tej części układu autonomicznego zaangażowanej w proces. Pewne odniesienia do wyrostków kolczystych, one są dość zmienne, ale w większości przypadków serce, góra do poziomu grzebienia łopatki, żołądek, przełyk pomiędzy grzebieniem a dolną częścią łopatki, wątroba, narządy podprzeponowe, górna część piętra jamy brzusznej od dolnych kątów łopatki i cały dół to już strefa kości krzyżowej i dolnych segmentów odcinka lędźwiowego. Tu jest pokazane, jak bardzo ważna jest ta topografia przeniesienia impulsów na narządy wewnętrzne. Zwróćcie uwagę, że przewód pokarmowy ma taką granicę TH10, TH12, gdzie dostajemy unerwienie do lewego kąta jelita, czyli grubego. Do tego momentu cała sensytyzacja skóry idzie przez splot lędźwiowy, a więc mamy sensytyzację po stronie przedniobocznej. Od kąta lewego jelita mamy już przejście na splot krzyżowy i mamy sensytyzację tylnej części i części przyśrodkowej kończyn dolnych. A więc paradoksalnie, jeśli macie wzmożenie napięcia, bóle okolicy kończyny dolnej, to jesteśmy bardzo wysoko na poziomie TH10, TH11. Tam szukamy pewnych zablokowań strukturalnych w odcinku lędźwiowym i tam również poszukujemy w tych piętrach narządów trzewnych, z którymi pracując możemy wpływać na korzyść aktualnych dolegliwości. I terapię pokażę oczywiście na warsztatach, nie chcę teraz przedłużać wykładu, ale będzie ona zmierzała do pokazania punktów uchwytu technik osteopatycznych. Pokażemy pracę na zwojach współczulnych, splotach brzusznych, naczyniach. Będą również techniki na przeponę, poprawę drenażu żylno-limfatycznego, który idzie wzdłuż układu autonomicznego i pewne wnioski praktyczne, jak później zreintegrować ten układ strukturalnie, żeby nie doprowadzić do nawrotu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję oczywiście.